No, brawo. Jop! Trafiła kosa na kamień. Patrzy na mnie ta galonka. Zdarzyłem, ale nie nazywam tego związkiem. No nie, takie nie. Mam podejście. W związku ze związkami narada trwa również w sztabie kuchennym. Masz już jakiś typ? Względem faceta? Chłopaka, no. Wiesz co, nie zastanawiałam się nad tym. Na razie żyję chwilą. Ale nie rozmawiamy ze sobą na ten temat. Uważam, że moja mama, może jeżeli się domyśla, niech się domyśla. Ja nigdy też tego nie powiem, bo to jest moja mama. Ale to jest jej wina w jakimś stopniu. Oni ciebie nie szukali? Mam na... Zapisz. O, przepraszam. Ktoś tu się do mnie dobija. Co to? Bo to sprawa rozwodowa, mieczyku drugą. Basia, jak wiele polskich kobiet, jest ofiarą przemocy domowej. Na początku był fajny, dopóki Dominik się nie urodził. Wyszarpało nerwów. Żon dużo teraz. Pomoże! Nie, nie powiem wam nic! A tego miejsca nienawidzę! Puść mnie! Tak, tak. Tato, potrzymaj mnie. Całe życie zbierałem grzyby. Agata Przybysz. Panie mecenasie, chciałabym się spotkać z panią Magdą Niewczas. Jeżeli to możliwe. To proszę, wracaj już do nas. Agnieszka rozmawia przez internet z ojcem, który od kilku miesięcy pracuje za granicą. Nie wspomina. Może się kryje tym, że wolę się zająć synem niż tym porządkiem. Ale tak to jest. Dziś razem z rzeczoznawcą samochodowym wycenimy i pokażemy dobre... Sprawdził pan jednak wcześniej, co to jest. Wyjątkowo potraktujemy pana bardziej ulgowo, a dzisiejszy test pokaże, czy zasłużył pan na miano fachowca. Mi się wydaje, że skoro jest tak szerokie, to... Prawo nie ma nic wspólnego. Przepraszam, wysoki sądzie. Panie Tomku, pan się uspokoi.